To jest ostatnia prezentacja dzisiejszego dnia. Ci, którzy będą mieli pecha i w życiu będą ogólnie tacy ludzie. Znacie takich ludzi, którzy zawsze kanapka im spada masłem na dół, nie? To jeśli jesteście z tymi ludźmi, to jeszcze spędzicie ze mną 3 godziny później. I to nie jest przyjemne. Dlatego, że ktoś teraz się cieszy, ponieważ mnie nie ma w biurze. Kto jest zadowolony? Mój zespół. Wy nie. Czy ja mogę? Mogę, dobra. To teraz ja wam opowiem historię. I to będzie historia z waszego ulubionego portalu w okresach świątecznych. To nie jest Onet. Dziękuję za premię. Czyli Allegro. W świętach, przed świętami jest to, że to jest ten moment, kiedy my w końcu zaczynamy pracować. Bo mamy taki ruch, który zaczynamy odczuwać i... No boli. Jak tam te darmowe paczkomaty poszły, to Chryste, Panie, co się działo u nas na wykresach, nie? Cała Polska kupowała. I dziękuję, bo to jak gdyby przydało się bezpośrednio, żona zadowolona będzie. I to będzie historia z projektu, w którym ja teraz jestem. I myślę, że jeszcze przez długi czas będę. No to teraz mnie załatwiłeś całkiem. Dobra, będzie przerywnik. Czy ja mam 1,5 godziny na tą prezentację? Mam. I o tym, w jaki sposób doszliśmy do tego, po pierwsze wam opowiem, po co ten projekt, kto ten projekt wymyślił i jakie są założenia biznesowe tego projektu, a potem wam opowiem bardzo długą historię o tym, w jaki sposób doszliśmy do tego, że utrzymujemy ruch całego Allegro na 8 serwerach. A to jest oczywiście nie ruch serwujący frontend, ale ruch wykonujący pewne badania analityczne i okazało się, że jesteśmy w stanie to zmieścić na 8 maszynach dwukorowych, każda po 8 GB RAM-u i jak gdyby moglibyśmy mieć mniej tych maszyn, ale nie ma wtedy szacunku na dzielni, jak mówisz, że masz tylko 4 maszyny, nie? Więc mamy 8, żeby mieć większy szacunek. Dobra, zanim ja pojadę, to chciałbym zrobić jedną rzecz, bo nie byłoby was tutaj bez Ani. Ponieważ to kiedy było? 15 października w tych okolicach. To była ta osoba, która na głupią moją reakcję, zróbmy szkolenie i warsztat w Kielcach, powiedziała dlaczego nie, a potem zadzwoniła dzień później, a może zrobimy prelekcję, a ja odpisałem, to może zrobimy 3 prelekcje. I tym sposobem dzięki niej jest konferencja w Kielcach. Mam nadzieję, że udana, jeżeli nie ostatnia, więc ja bym po prostu poprosił brawa dla Ani. Szczególnie za cierpliwość w dzwonieniu do mnie i umawianiu pewnych rzeczy. Ja wiem, że nie ciężki w obsłudze, nie? Dobra, to teraz już jesteś wolno, możesz drukować. Chciałem to odprowadzić. Dobra, słuchajcie. Ja jestem Jarek i jak gdyby to nie ma znaczenia, kim jestem, bo jestem z Krakowa i to wyjaśnia wszystko. Jestem uzależniony od kodowania i tych tysięcy innych rzeczy. Jestem strasznie dużo uzależnień w życiu, ale to one stanowią o tym, kim jesteśmy. Namawiam do używania środków. Zaangażowany jestem w dużo konferencji w Krakowie. W tym roku stwierdziłem, że już za dużo i muszę się uspokoić. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. W tym roku też mówiłem, że nie będę robił konferencji, nie wyszło. Na co dzień mam kompletnego hizia i to zobaczycie, nieuleczalnego fizia na punkcie maszyn wirtualnych, bytecodu i parserów. I to jest to, czego na te zajęcia, na które wy nie chodzicie. Ja wiem, na które nie chodzicie. Kto chodzi na parsery, nie? Kto robi heterogeniczne, homogeniczne drzewa AST? Kto czyta kompilatory do poduszki? Nikt. No, potem się może przydać. Ja mam fizia na tym punkcie. Kompletnie nieuleczalnego. Robiłem dziwne rzeczy w życiu. Zmieniam pracę z częstotliwością 3 lat i 11 miesięcy. Ostatnio sprawdziłem na LinkedInie. Zmieniam tak pracę, po pierwsze tracę szybko cierpliwość do organizacji, potem organizacja szybko traci cierpliwość do mnie. A następnie ja stwierdzam, że chciałbym zrobić coś innego. Zmieniajcie często pracę, polecam, naprawdę. Bo to was uczy. Możecie oczywiście się zaczepić w jednej organizacji, która będzie miała wiele projektów, więc to też jest to samo, ale zmieniajcie często. Nie dajcie się zasiedzieć, bo potem przychodzą takie potworki na rekrutację. I mówią, 12 lat jestem w jednym projekcie. Nie wiem, z czego można być dumnym tutaj. Nie będzie w ogóle o JVM-ie. Kto idzie na imprezkę? Jak to którą? To którą my zorganizujemy. To tam będzie JVM, tutaj nie będzie JVM, a ja się opanuję, nie będę nic mówił o Javie. Będzie trudno. Okej. Okay. Będzie o biznesie. I mój stosunek do biznesu jest taki dosyć wielopoziomowy, bo z jednej strony płaci, a z drugiej strony ciężko się z nim dogadać, no nie?
I ta prezentacja spróbuje pokazać moją miękką stronę. Problem z tą prezentacją jest jeszcze tylko jeden. Część z tych rzeczy jest prawdą, a część jest wierutnym kłamstwem. I ja wam nie powiem, która. Część z tych rzeczy, które tutaj zobaczycie, jest wdrożona na produkcji, działa w tym momencie na Allegro i prawdopodobnie nieświadomie jesteście ofiarami tego systemu. Nie korzystacie z niego bezpośrednio, to ten system korzysta z was. Taka ciekawa konstrukcja. A część rzeczy ciągle jest u mnie w głowie i jak się tylko budżet pozwoli to i okoliczności biznesowe, to pewnie to dowozimy. Ale nie powiem wam, co jest zaimplementowane, co nie. Jak mnie nakarmicie dużą ilością C2H5OH, ja jestem po chemii, wiem co mówię, to wam wyjaśnię, które rzeczy były prawdą. Wyobraźmy sobie piękny kwietniowy poranek w Krakowie. My mamy biuro przy plantach, więc drzewa już pokryły się zielenią, pąki wystrzeliły. Młodzi ludzie wybiegli na ławeczki, alkoholizować się. I ogólnie sympatycznie przychodzi biznes i mówi, słuchajcie, myśmy robili jakieś takie dziwne rzeczy wcześniej. Mówimy, mam pomysł na nową funkcjonalność w Allegro i potrzebujemy zespołu, który to zrobi. Myśmy powiedzieli, w sumie wystawialiśmy resty, tam szału nie było, nie? Wiecie, jak jest z restami? Jak po pewnym czasie popracujecie w branży, to za każdym razem, jak piszecie nowego resta, to robicie na biurku taki znaczek z scyzorykiem. I jak się kończy miejsce na biurku, to zmieniacie pracę. Bo można po prostu od pisania restów w kółko zwariować. To za pierwszym razem jest fajne, za drugim razem interesujące, za trzecim razem na nikim nie robi wrażenia. Niestety większość systemów to jednak robienie grudów, nie? Jak ktoś nam powiedział, zrobimy nowy system od nowa i on będzie przetwarzał wszystkie dane Allegro, które mamy, wszystkie kliknięcia, wszystkie zakupy i wy musicie zbudować system, to myśmy powstali, obudziliśmy się, nie? Takie zombie programistyczne, ale za ile, kiedy możemy dopłacić? Byle mieć ten projekt. I biznes mówi, słuchajcie, to wam powiem, o co wam chodzi. Biznes przyszedł jak zwykle z problemem. Nie wiem, czy wiecie, są takie badania ostatnio, ja mam strasznie dużo dygresji, ale nikt mnie nie powstrzyma. Są takie badania ostatnio, że najbardziej sfrustrowaną branżą to są programiści. No i ludzie zastanawiają się dlaczego, no nieźle zarabiamy, nie ukrywajmy, nie? Nie ma się wstydzić, zarabianie jest okej. Okay. To jeszcze w Polsce ciągle jest piętnowane, że ktoś dobrze zarabia, nie? Zarabianie dużych pieniędzy jest okej. Okay. Jest naprawdę fajne, pod warunkiem, że nie oznacza, że kogoś krzywdzisz, nie? To sutnerstwa nie jest fajne, zarabianie dużych pieniędzy. Mamy fajne pieniądze, jeździmy na konferencje, firmy wysyłają nas konferencje, jak jesteśmy głodni, to kupują nam pizzę, jak chce nam się pić, to kupują nam 16 gatunków herbaty. Przykład firmy w Krakowie, która zmniejszyła ilość herbat w kuchni do 4 z 14, czy to z 16 był boom na pokładzie, nie? Programiści przestali programować. Więc ogólnie jesteśmy masowani, rozpieszczani, są firmy, gdzie raz w tygodniu przychodzi pani masażystka i ty pracując, pisząc swoje testy w TDD, jednocześnie jesteś masowany, nie? Jesteśmy troszeczkę branżą nadzbyt taką rozpieszczoną. I skąd ta frustracja? Ponieważ problem jest taki, że my oprócz tych problemów, które mamy swoje, nie? Tam z partnerkami, z partnerami, życie różnie się układa, i musimy rozwiązać te swoje problemy lokalne, to jeszcze biznes przychodzi do nas z problemami swoimi. I nie można być normalnym, jeśli rozwiązujesz swoje problemy plus problemy biznesu, nie? No jednak na jedną osobę za dużo. I oni mówią, słuchaj Jarek, zespole, oto problem. Musicie nam odpowiedzieć na pytanie, co robią użytkownicy Allegro. No klikają. A oni mówią, nie. To my wiemy, że oni klikają. Mamy strumień wszystkich klików, wszystkie kliknięcia w Allegro lądują na magicznym miejscu w systemie. My wiemy o każdym waszym ruchu. Tak jest. Nie podawajcie mi user ID po pijaku. To wszystko jest zbierane, więc mamy te wszystkie dane. Więc co wy chcecie wiedzieć? My chcemy wiedzieć warstwę wyżej. Nie? Nie to, w jaki sposób wy klikacie, ale jakie wasze zachowania wynikają z tych klików. W jakim wy jesteście nastroju, otwierając stronę Allegro. Czy jesteście sfrustrowani i chcecie sobie zakupem poprawić nastrój? Czy macie tak zwany szybki zakup, bo wam się zepsuł ekspres do kawy i jutro nie staniecie, jak nie dostaniecie nowego? Czy jesteście w tak zwanej fazie szperacza, czyli nic nie kupię, ale poszukam, bo nie mam co robić? Nie? I chcemy to wiedzieć, żeby odpowiednio stargetować ten content, kurde, już mówię angielski, dobrać tą zawartość, którą wam pokazujemy, te maile, które wam wysyłamy, pushy, które wam wysyłamy i całą tą resztę. Żeby to było dobrane do waszych, wszystko z dbałości o klienta. I chcemy zrozumieć wasze zachowanie. Nie to, w jaki sposób wy klikacie, tylko wasze zachowanie. Jakie zachowania
Mówię, dobra, to dajcie konkretny przykład, co ten system ma robić. Biznes mówi, słuchajcie, my chcemy mieć coś takiego, co się nazywa marketing automation. To jest, jak sobie poczytacie, dosyć jasno opisany typ systemów, które automatyzują działania marketingowe. Dlatego nazwa marketing automation. Więc zamiast bandy ludzi, która po drugiej stronie komputera mówi, wyślij tym użytkownikom, którzy spełniają te zasady, a nie wiem, są kobietą w wieku średnim, bez dzieci, no to wyślij takie propozycje w reklamie. Ten system musi to zautomatyzować, żeby nie było tak zwanego interfejsu białkowego człowieka, który może popełnić błąd, a jednocześnie nie jest w stanie wytworzyć tak dużej ilości treści automatycznie. My musimy się skalować, nie? To jest jedna z bardzo ważnych rzeczy. I ktoś mówi, słuchajcie, zrobimy sobie, tylko musicie poczytać, o co chodzi z tym marketing automation. No i myśmy dostali materiały do przeczytania, zaczęliśmy się wgłębiać i okazało się, że jest coś takiego jak cztery przykazania marketingu cyfrowego. Po pierwsze, chcemy dobrej osobie, właściwej osobie, przez odpowiedni kanał komunikacji, w odpowiednim momencie odpowiedzieć na odpowiednio postawione pytanie. Pięknie to brzmi, nie? To tytuł książki marketingowej i już pieniążki lecą do kasy. Właściwa osoba, czyli ta właściwa osoba, która na przykład w tym momencie chce kupić towar, przez odpowiedni kanał, co to znaczy? Mailem, bo akurat siedzi przy komputerze i ma otwartą przeglądarkę na poczcie, albo wysłać pushem, bo wiemy, że jest w tramwaju i będzie prawdopodobnie czytał Facebooka i oglądał koty. Słuchajcie, to jest przerażające, 50 lat nauki po to, żeby koty oglądać, nie? Ile wiedzy zostało wpompowane w postaci w TCP/IP w ten protokół, nie? Po to, żeby koty latały po sieci. I w odpowiednim momencie, czyli w tym momencie, tak, kiedy ta osoba patrzy na to urządzenie, czyli właściwa osoba przez właściwy kanał, wysłać odpowiednią podpowiedź. Może chcesz taniej, nie? Może on ogląda telefony, od półtorej godziny przeglądał całą kategorię telefony w Allegro, i widzimy, że kręci się koło tej górnej półki, ale nie kupuje, więc my możemy stwierdzić, no może nie ma hajsu, to może mu zaproponujemy tańszy model, albo zaświecimy ratami, nie? Może człowiek właśnie kupił sobie MacBooka, za chwilę was obrażę, posiadaczy MacBooków. Co każdy posiadacz MacBooka w następnym kroku musi wykonać? Kupić największą możliwą zestaw przedłużek, nie? Przejściówki i przedłużki. Więc jak ktoś kupuje Maca, to automatycznie ty mu proponujesz, świecisz mu przedłużkami i przejściówkami, bo chłopak będzie musiał z pełną torbą kabli jeździć po świecie, nie? Ale cieszmy się, że ten produkt jest świetny. I to jest ten problem, nie? Biznes, który nam to pokazał. No więc my sobie siedzimy, myślimy, no ale my w sumie to mamy już w Allegro, nie? Mamy Business Intelligence, mamy systemy, te wszystkie stare daty warehouse'owe systemy, mamy Big Data. Ale takie no, grube, tłuste big data, nie? To ty czujesz, siadasz w pracy i czujesz, jak te tony danych na ciebie ciekną, jak tłuszcz z kaczki świątecznej, nie? Mamy machine learning, zaczynamy gdzieś się tam bawić w artificial intelligence, gdzieś tam jakieś są przebąknięcia, nie? I mamy recommendation models na wiele sposobów i te podstawowe algorytmy, i te bardziej rozbudowane algorytmy. Mamy to wszystko. To po co ty biznesie chcesz od nas to? No my jesteśmy dobrej klasy programistami, czyli leniwymi. Unikamy pracy tak bardzo, jak możemy. Mówimy za każdym razem, ale po co ci ten projekt, nie? Jak biznes jest nieprzekonany, to za trzecim razem, jak zadasz mu pytanie, po co ci ten projekt, on powie, dobra, już nie rób, daj spokój, nie? Ale to okazało się, że ten projekt jest ważny dla biznesu, ponieważ oni 5 razy odpowiedzieli, po co im jest ten projekt. Dlaczego mimo wszystko, że mamy te wszystkie informacje w tych big data i tak dalej, potrzebujemy jeszcze tego nowego systemu? Ponieważ brakuje jednej rzeczy. Zauważcie, co tam jest. Nie? Business intelligence. Grube narzędzia, dużo danych. Big data, dużo danych. Nie? Machine learning, skomplikowane algorytmy. Masakra, tego jest całą. To się długo liczy. The right moment. My tego nie mamy. Nie? Bo te wszystkie dane, które mamy, musimy przeliczyć batchowo. Przychodzi noc, czyli użytkownicy Allegro idą spać, a my tam naparzamy, przeliczamy te dane, budujemy te modele, żeby o 6 rano zaatakować się paczką maili na powitanie. Nie? Ale to już jest za późno, bo ty byłeś w nastroju na zakupy o 22, a nie o 6 rano. O 6 rano jesteś wkurzony, bo się dziecko obudziło. Nie jesteś w nastroju na zakupy. Więc cały ten problem, który dostaliśmy od biznesu, tak naprawdę sprowadzał się do tego, jak te wszystkie obliczenia, które są takie skomplikowane, zrobić szybko. Nie? No, ja tak się połączyć do dobrej sieci, nie?
Będzie dobrze. Będzie pan zadowolony. Nie? Tak, może. Nie chcesz. O, teraz zadziałało. I mówię, no to dobrze, to podajcie nam scenariusze, w których wy potrzebujecie real-time przetworzyć bardzo dużą ilość danych. Jedną z takich scenariuszy jest intencja zakupowa. Czyli ty sobie chodzisz po Allegro, klikasz pod kategoriach, ale nie dodajesz do koszyka i nie kupujesz. Tylko wąchasz, nie? Chodzisz, mówię, kurwa, jakąś promocję wyszarpie czy coś tam, nie? Szperasz. I oglądasz rzeczy na przykład z podobnych kategorii, typu telefony albo ubrania. Więc w pewnym momencie my mówimy, słuchaj, 20 razy kliknąłeś tą bluzkę, weź ją, kup, nie? Więc my w tym momencie musimy wyczuć, że ty rzeczywiście masz ochotę to kupić i ci zaświecić reklamą, wysłać maila albo pusha. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Porzucony koszyk. Mamy takich ludzi, którzy, to mniej więcej wygląda tak, jakby ludzie chodzili do Tesco, kupowali masę rzeczy, a potem przed wyjściem do kasy zostawiali koszyk i uciekali. Nie? I mamy takich ludzi, którzy nawsadzali rzeczy do koszyka i zapomnieli nawet o tym, że mają koszyk. Nie? Te rzeczy oczywiście, tak, w związku z tym, jak działa Allegro, mogą stracić swoją ważność. Tak? Skończy się stan magazynowy, skończy się promocja, skończy się cokolwiek. Więc my musimy użytkownikowi przypomnieć, mistrzu, wsadziłeś trochę stafu do tego koszyka, zaglądnij, nie? Może tego potrzebujesz. Może on zapomniał intencjonalnie, bo musi zapytać, wiecie, jak mężczyźni kupują. Oglądają tak w okolicach obiadu, potem przychodzą do domu, no i jest konsultacja z ministrem finansów. Niestety. I to bardzo dobrze. Mężczyźni, to nie kobiety wydają pieniądze. Dziewczyny, wyście nie widzieli, jak my wydajemy. Więc bardzo dobrze, że to jednak wy macie tą pod kontrolą troszeczkę. Rączka lęka, szczególnie jak idziemy na imprezkę. Jest jeszcze inna rzecz. Masz rzeczy w koszyku i te rzeczy za chwilę się skończą. Tak? To było wystawiony towar na 2 miesiące, na 2 tygodnie, czy na określoną ilość sztuk i za 2 godziny ta oferta się skończy, więc trzeba puknąć do wszystkich, którzy wsadzili to do koszyka i powiedzieć, hej, to się skończy. Nie? I ludzie mają takie automatyczne, o, to się skończy, to ja muszę kupić. Nie? Mimo tego, że nie chciał. Wiele z tym jest psychologii takiej pseudo. I teraz ktoś mówi, dobra, czyli my to musimy robić w real time, musimy mieć sekundowe maksymalnie opóźnienia, tych danych jest cała masa, nie dość tego, Allegro jest na mikroserwisach. Nie całe niestety jeszcze, jesteśmy bliscy końca tej drogi, coraz bliżej, ale mamy całą masę baz danych. Mamy tyle baz danych, ile jest was tutaj, plus jeszcze następne tyle samo, nie? Dlatego, że u nas każda usługa ma swoją własną bazę danych. Więc mamy tyle baz danych. Usług mamy 400, niektórzy mówią 600, w zależności kto na które statystyki patrzy, ale jest to powyżej 100, nie? Bliżej 400. Więc wyobraźcie sobie 400 baz danych i w każdej bazie jest coś. A tu jest oferta, a tu są promocje, a tu są oceny. Masakra. Oprócz tego mamy strumienie danych, mamy kliki. Każde kliknięcie ląduje u nas na kawce, na systemie kolejkowym, który już tutaj wspomniany i te kliki, każde kliknięcie ląduje tam. Każdy event w systemie, dodanie do koszyka, każdy event biznesowy, że dostaliście monety, czy cokolwiek, ląduje na kawce. Nie? Mamy transakcje, czyli każdy zakup ląduje po wykonaniu na kawce. Mamy oferty, czyli ktoś dodaje nowy towar. I te wszystkie strumienie my musimy łyknąć. Jak pelikany przyjąć na siebie i powiedzieć, dobra, weźmiemy, przetworzymy. To jest to, gdzie myśmy byli. I w tym momencie mój zespół, dobra, ja zwalam na zespół, nie? Ale tak naprawdę ja mówię, napiszmy coś od zera. Nie macie? Wszyscy wam powtarzają, że nie powinniście wynajdować koła na nowo. To jest kłamstwo. A teraz to pojadę, bo gdyby było tak, żeby nie wynajdować koła na nowo, to dalej byśmy popierdzielali na kwadratowych kołach. Bo ktoś by przyszedł z okrągłym kołem i powiedział, stary, no to weź to nowe koło, ono jest lepsze. No co ty, nie wynajduj koła na nowo i dalej na kwadratowym jedziemy. Myśmy byli w takiej sytuacji, kiedy po pierwsze byliśmy głodni nowej technologii, a po drugie stwierdziliśmy, że przez specyfikę ruchu i specyfikę tych scenariuszy ciężko nam będzie znaleźć istniejące rozwiązanie, które pasuje. No i stwierdziliśmy, że napiszemy od zera. Oprócz tego było kilka, oprócz takich emocjonalnych powodów, 2 powody. Po pierwsze, mamy fajną infrastrukturę opartą o Mezosa i Maradona. I ona się bardzo super skaluje i my wiemy, że ona działa, więc nie musimy budować nowej infrastruktury. Mamy super skalowalną infrastrukturę opartą o te dwie rzeczy. I tam po prostu chłopaki kawał dobrej roboty wykonują. A oprócz tego, próbowaliśmy ze Sparkiem i
Mieliśmy kilka złych historii, bo akurat Spark i Spark Streaming, jeśli się bawicie tymi rzeczami, też by pasował. Są jeszcze Apache Flume i tam jeszcze kilka innych rzeczy, których ja sobie nazwę nie przypomnę. Są inne projekty, które realizują te rzeczy, ale myśmy się bali, że nie do końca one działają, a poza tym musielibyśmy stawiać nową infrastrukturę. Stwierdzimy, zacznijmy od zera. I w tym momencie pojawia się pytanie, jeżeli nie możemy tego robić batchowo, to jak? Mamy strumienie eventów. W piku 5000 na sekundę. Ja mamy dobry dzień, nie? Przed świętami jest jeszcze gorzej. A jak idzie darmowa paczka, to wiecie, co się dzieje, nie? 5000 w ciągu sekundy zdarzeń w postaci klików, transakcji pojawia się u nas w systemie. I jak to przetworzyć? Jest taki koncept, który się pojawił w latach 80., na początku lat 80., który się nazywa SAGA. O, ta nazwa tutaj chyba padła dwa razy, spróbujmy sobie to teraz tu wyjaśnić. Ja osobiście wolę nazwę, którą kiedyś się wsadził na swojego bloga Sławek Sobutka, Persistent Multilistener. Wy nie musicie rozumieć SAGI, myślę, że to określenie Persistent Multilistener świetnie wam wytłumaczy, czym SAGA jest. Rozbierzmy to Persistent Multilistener słowo po słowie. Listener, tak? Czyli coś, co słucha na eventy. Czyli to jest kawałek kodu, który będzie przyjmował eventy. Pasuje do nas? Pasuje, bo czekamy na kliki, czekamy na oferty i czekamy na inne rzeczy. Multi? Pasuje? Pasuje, ponieważ tych eventów będzie wiele. Będziemy czekać na przykład na 20 dodań do koszyka. Albo będziemy czekać na event dodanie od koszyka, usunięcie z koszyka zakup. Na przykład sekwencji eventów. Więc ten jeden listener będzie obsługiwał wiele typów eventów i wiele ich naraz. Cała zabawa polega na tym, dlaczego SAGA jest specyficzna, moim zdaniem, to jest to słówko, persistent. Ponieważ po każdym przetworzeniu eventu SAGA zapisuje się na gdzieś tam. To może być dysk, to może być baza danych, to może być cokolwiek, coś persistentnego. Jak to działa? SAGA działa w skrócie tak, że przychodzi event, zdarzenie w systemie, my patrzymy na ID tego eventu, jakiś identyfikator i mówimy OK, czyli użytkownik dodał do koszyka. Wyciągamy sagę z dysku, a jeśli nie mamy na dysku w bazie danych, to tworzymy nową sagę i w tej sadze mówimy użytkownik kliknął. Ten przedmiot, ta kategoria zapisuje na dysk. Przychodzi następny event, że użytkownik kliknął następny przedmiot. Wyciągamy tą sagę z dysku jeszcze raz. Mówimy, a dobra, to teraz koleś kliknął w inną kategorię. Zapisujemy to w tej sadze i ją persystujemy. I gdzie tu jest magia? Magia jest w tym momencie, że za każdym razem, jak przychodzi event, my sprawdzamy warunki brzegowe, wyjścia z tej sagi. Nie? Jeżeli event wchodzi, podbijamy licznik kliknięć. Jeżeli licznik kliknięć wygeneruje nam, wyskoczy poniżej na przykład 20 kliknięć, to w tym momencie saga, zanim się spersystuje, wyśle event dalej. Użytkownik kliknął 20 razy. Czujecie to? Czyli mamy stan, który jest zapisywany i co chwilę przy naszym owencie i przy każdym evencie ten stan jest budzony. Sprawdzamy warunki, czy zostały spełnione. Jeżeli zostały spełnione, triggerujemy nowy event dalej i posprzątane. Bardzo często też sagi są określane jako long running transactions albo long running activities. Czyli to są takie zachowania w systemie, które trwają dłużej niż sekundy, no bo użytkownik jednak klika i ta sesja trwa troszeczkę. Dłużej niż sekundy i my musimy zachować stan. Nie? Przykład. Co? Tak, już? Nie. Jak to u nas działa? Każda taka saga, czyli porzucony koszyk, nie? Czy intencja zakupowa, każda taka saga jest tworzona w ten sposób, że dla każdej, to się nazywa w języku marketing automation journey, czyli podróż. Dla każdej podróży użytkownika przez system, jakieś to romantyczne, tworzymy nową sagę i każdy użytkownik, każda podróż to jest jedna saga. To nie jest tak, że mamy sagę per użytkownik czy sagę per podróż. Nie. Saga jest unikalna dla tej pary użytkownik i scenariusz, nie? Bo jeden użytkownik, musimy na jednego użytkownika patrzeć zarówno, czy porzuca koszyk, jak i czy ma intencję zakupową, no nie? I to jest nasz system. To jest esencja 6 miesięcy developmentu. Napisaliśmy coś takiego. I tak ta saga wygląda. Wchodzi event. My tu implementujemy logikę biznesową. Sprawdzamy, dodamy do koszyka, sprawdził, czy minęło 24 godziny od ostatniego dodania, czy wysłać mu maila, czy wysłać mu pusha i tak dalej. Cała logika jest tutaj. I ta saga albo się kończy eventem, czyli ten optional coś zwraca, albo się nie kończy eventem, to znaczy, że nie zastąpiły jeszcze warunki wykonania tej sagi, więc nie robimy nic, zapisujemy ją tylko na dysk, nie? Jak na 6 miesięcy pracy, żeśmy troszeczkę... jest szał.
Jak to wygląda? Ta saga ma cykl życia. Przychodzi event, my tworzymy tą sagę, albo ją bierzemy, jeśli istniała wcześniej, wyciągamy ją z jakiejś bazy danych, wołamy tą metodę handle, czyli wykonujemy logikę specyficzną dla danej podróży użytkownika przez system, zapisujemy sagę, musimy ją zapisać, bo jak przyjdzie następny event, to musimy mieć stan aktualny. Jeżeli saga zwróciła zawartość, to publikujemy tą zawartość dalej. Nie? Proste? Proste. I byłoby fajnie, gdyby nie biznes. Oni są straszni. Bo biznes po 3 miesiącach pisania systemu przyszedł i powiedział, słuchajcie, bo myśmy wam zapomnieli powiedzieć i im wolno zapomnieć. Zauważyliście to? Biznes może zapomnieć, programista nie. Ale biznes... Zapomnieli wam powiedzieć, że będziemy mieli w systemie takie rzeczy, które będą odłożone w czasie. Czyli zrób coś za 6 godzin albo zrób coś za 24. Kompletnie rozwala nam koncepcję systemu. No bo jak ja mam sagę, to co? Gdzie ja? Saga działa tylko wtedy, kiedy przyjdzie event. Nie, saga nie działa za 24 godziny. Więc myśmy siedli i to był ten moment, kiedy dorośli mężczyźni w projekcie płaczą. Bo wiadomo, że trzeba będzie wszystko przepisać. No nie? Ale z pomocą przyszedł Smalltalk. Taki język komercyjnie nieużywany, moim zdaniem bardzo ważny. I ja wtedy akurat byłem na fazie czytania po raz 44 w swoim życiu tego artykułu. I tam był taki genialny tekst na temat języków programowania i systemów. Że każdy język, każdy system także, powinien być zbudowany wokół tak silnej metafory, że tylko ona powinna wystarczać do wytłumaczenia działania systemu. Ja tego drugi raz nie powtórzę, nie? O co chodzi? Lispa znacie? Znacie, nie? Nie lubicie? To jest okej. Okay. To z czasem przychodzi miłość do Lispa. Zobaczcie, że Lisp zbudowany jest na jednej koncepcji listy. Dobra, i funkcji. To dwie. Masz dwa byty i przy pomocy funkcji i listy jesteś zbudować w stanie Emacsa, który sam w sobie jest systemem operacyjnym. Nie? Prawie że. Obiektowość. Dwie rzeczy. Obiekty i wiadomości. Java nie jest obiektowa. Nie jest. C++ też nie jest obiektowy. Nie ma wspólnego nic z obiektowością. I ja mogę się pogodzić teraz publicznie teraz. Te wszystkie języki zbudowane są na dwóch rzeczach, na dwóch koncepcjach i jeżeli w stanie jesteśmy zamodelować rzeczywistość przy pomocy tych dwóch słów, to znaczy, że ten system jest dobrze skonstruowany. Ja sobie to zdanie przeczytałem i pomyślałem sobie, jak możemy zrobić tak, żeby wprowadzić te odsunięte w czasie akcje, a nie dodawać wbytów w systemie. A gdyby było tak, że to, że ma coś się zdarzyć za 24 godziny jest eventem, czyli generujmy event, który sam do siebie wraca do systemu i w tym momencie, jeżeli coś mamy za 24 godziny, to powstaje event. Ten event zachowuje się, jakby był eventem, wraca do systemu przez kawkę. My ten event, że coś jest za 24 godziny, wysyłamy na kawkę. On wraca i obsługujemy go w logice tak samo, jakby był tu event i ten interfejs tutaj, tu się nie zmienił, nie? Czyste. Bo nie stworzyliśmy więcej bytów. To jest błąd wielu programistów, że tworzymy dodatkowe, dokładamy byty. Jeżeli nie jesteśmy w stanie czegoś opisać przy pomocy dwóch słów, to jest to za duże. Nie? No więc co? Okazało się, że u nas w systemie wszystko jest albo eventem, albo sagą. Nie ma niczego innego. Nie ma innych słów, których używamy. Jak stoimy z czasem? Słabo. A ja w połowie jestem. Super. Dobra. To słuchaj, ja mam wszystko szybciutko wytłumaczę, na czym to wszystko stoi pod spodem. Wszystko to stoi na Spring Boot'cie, żeby było wygodnie. Strumienie danych mamy z Hermesa, który tak naprawdę jest zawijką na kawkę. To możemy sobie pogadać, po co to powstało. Wszystko to mamy na RxJavie zapięte, żeby to było reaktywne, odpowiadało na pady systemu dynamicznie. Jest jedna zabawka, którą ja muszę sprzedać. Tak, nie pamiętam. Bez presji, ale ja muszę to pokazać, bo ja sobie to wytatuuję. Hazelcast. Widzieliście kiedyś tym? Ten system ratował mi tyłek w czasie tego projektu dwa razy. Okay? Jaki jest problem techniczny tego projektu? Jakbyście go robili w tej postaci? Gdzie tu jest zakręt? Gdzie tu boli? Gdzie tu się wywali? Gdzie będzie płacz? Gdzie będą rozwody? Rozstania, samotność. Stan. Zauważcie, że my musimy mieć stan wszystkich akcji w systemie i ten stan musi być w tym miejscu, gdzie my te dane przetwarzamy. Nie? I mamy 30 kilka milionów aktywnych kont Allegro. Kilka milionów osób dziennie aktywnych. Ten stan nie może być w bazie danych, dlatego że jak przychodzi event, to my nie możemy robić selecta za każdym razem, bo zajechalibyśmy
Orak by nie wytrzymał takiego ruchu. Żeby było jasne, nie? Nie udźwignąłby. Znaczy, udźwignąłby, ale pytanie, ile byśmy musieli zapłacić. Więc jak myśmy to rozwiązali? To jest Hazelcast. Piękne, nie? Czym jest Hazelcast? Jest cache'em w pierwszej kolejności. To jest produkt działający na JVM-a. W drugiej kolejności tak zwanym serwerem struktur danych, czyli możecie mieć rozproszone array listy, rozproszone mapy, rozproszone sety. Interfejs jest taki jak Java Util Set, Java Util List, ale to jest rozproszone na wielu maszynach i wy tego nie widzicie. A to, co jest ważne, i może być tak zwanym data grid. To, co jest ważne tutaj, to Hazelcast pozwala nam na rozproszone przetwarzanie danych. To jest Distributed Computing Framework. Działa to tak, że ten zbiór danych jest podzielony na ileś tam partycji, 271 partycji. Każda z tych partycji jest utrzymywana przez jeden węzeł. Jak mamy 8 węzłów, to na każdym węźle jest część danych. Okay? Jeden wycinek danych. I cała zabawa polega po naszej stronie, żeby tak kierować ten ruch, żeby kierować go do tych maszyn, które mają dane o tych klientach, o których będziemy przetwarzać. Tylko tyle, no nie? Consistent hashing robimy sympatycznie po tam user ID i zawsze uderzamy do tej samej maszyny. To zapełnia nam przeźroczyście Hazelcast. Kurde, za 2 godziny. Jest taka zabawka w Hazelcastie, zaraz kończę, obiecuję, która się nazywa Distributed Executor Service. I on ma taką piękną metodę. Execute on key owner. Możesz mu dać lambdę javową, kawałek kodu i powiedz, słuchaj, weź ten kod, ale wykonaj na tej maszynie, która ma te dane. I ten kod jest wysyłany tam i wykonywany na tej maszynie, która ma dane. Dzięki temu, że dane są blisko, obliczenia są szybkie. To odpowiada na pytanie, dlaczego na kilku maszynach jesteśmy w stanie to udźwignąć. Bam, bam, dam, dam, dam. Dam wam te slajdy. Daj pod pressure. Wyganiają mnie. Reasumując. Ja będę na imprezie, więc opowiem wam wszystko. Mało czasu. Co było ważne i co mnie nauczyło na tym projekcie? Co było kluczowe w tym projekcie? Medytacja. Ponieważ to jest bardzo złożone i na początkowym etapie tego projektu wzięliśmy sobie masę rzeczy, które były dla całego zespołu nowe. Myśmy nie wiedzieli. To ładnie wyglądało na papierze. Papiery marketingowe przyjmą wszystko. Nie? Wszystko. I dopiero po pewnym czasie zrozumieliśmy, jak działa Hazelcast, zrozumieliśmy, jak działają strumienia i zrozumieliśmy tak naprawdę, i to jest moja, kochani, bo ty jesteście na początku drogi, wielu z was. Wchodźcie najgłębiej, jak się da. Ale to na takim poziomie, że trzeba będzie kask zakładać, schylać się nisko, żeby zrozumieć to, co używacie. Jest taki tekst Teda Newarda, kolesia, który fajne prezentacje też robi. On kiedyś powiedział, że dobry programista rozumie poziom niżej, na którym obecnie programuje. Czyli jeżeli używasz Hibernate'a, to wiesz, jak działa SQL. Jeżeli używasz Java, to wiesz, jak działa JVM. Jak pracujesz nad JVM-em, to wiesz, jak działa Assembler. Żeby rozumieć ten poziom niżej. Bo bez zrozumienia poziomu niżej nie jesteście w stanie podjąć mądrych decyzji, które mają jakąkolwiek wartość, nie? Bo nie wiecie, jak to działa i nie wiecie, jakie są ograniczenia. Rzeczy, które chciałbym wiedzieć, zanim zacząłem ten projekt, to ja. Tak się będę pięknie starzał. Po pierwsze, nie wiem, czy zauważyliście, tam jest strumień danych. Cała masa, wszystkie kliki w Allegro. I myśmy mieli taką sytuację, że część z tych scenariuszy bazowała na takim założeniu, że ważna jest kolejność. Nie? Że najpierw jest dodanie do koszyka, potem usunięcie z koszyka, potem dodanie do koszyka i potem zakup. I wtedy my reagujemy na przykład. Nie? Okazuje się, że w systemie rozproszonym kolejności się nie da zachować. Urok systemów rozproszonych. Kolejność to jest mrzonka. Bo oczywiście można próbować, nie? Ale i my próbowaliśmy posortować strumień danych w Allegro. Nie, wiem, że nie dociera do was, jak to jest głupi pomysł. To jeszcze raz powiem, co próbowaliśmy zrobić, a wy potem zrobicie buł, dobra? Próbowaliśmy posortować strumień danych w Allegro. No właśnie, to samo sobie myślimy. 5000 eventów na sekundę sortować, nie? Do momentu, kiedy nie okazało się, że my musimy mieć posortowane, ale w obrębie sesji jednego użytkownika. Nie musimy mieć posortowanych wszystkich ludzi. Musimy mieć posortowane eventy tej konkretnej osoby. I okazało się, że nie musimy posortować, bo te eventy akurat przychodzą w kolejności. Magic, nie? Latency w takich systemach. Opóźnienie cię zabija.
Kochani, uczcie się wydajności, uczcie się optymalizacji systemów. Nie chmura, dodamy więcej maszyn. To nie jest rozwiązanie, tak? Jak ktoś mi na rekrutacji powie, że dodamy więcej maszyn, to ja kończę rozmowę. Okay? To nie jest sposób na optymalizację. Latencji cię zabije. Latencji na poziomie u nas 50 milisekund powoduje, że po prostu wszystko się wykłada. Musimy się zmieścić w tym okienku. No nie? A co uszkadza i przeszkadza w budowaniu latencji? Jak jesteście w JVM-ie, w innych systemach też, to będą trzy rzeczy. Garbage collector. Ktoś wie? Szanujecie? Ja też. Z garbage collectorem jest tak, że ludzie mają taką tendencję tuningu garbage collectorów. Nie? Naczytają się tych opcji na Stack Overflow, cała masa opcji, oni te opcje przekopiują, znacie to? Nie wiesz, co zrobić, na Stack Overflow jest odpowiedź. I nawet ludzie nie czytają całego pytania, nie? Tylko po prostu odpowiedź. Nie tuningujcie garbage collectorów. To nie ma sensu. Po prostu napiszcie kod, który alokuje mniej pamięci. Uwierzcie mi, mieliśmy problem z wydajnością. Myśleliśmy, że będziemy tuningować garbage collector. Okazało się, że spędzilibyśmy kilka miesięcy i byśmy nie wytuningowali. Zmniejszyliśmy allocation rate. Nie zawsze przez dodawanie więcej osiągasz coś, nie? To jest to zwane allocation pressure, to możecie sobie o tym poczytać. Następna rzecz. Operacje IO. Róbcie je w osobnych wątkach. Jeśli wam zależy na czasie, i to jest to, co mówił też po części Daniel o orkiestracji. Orkiestracja oprócz aspektów biznesowych ma aspekt typowo wydajnościowy. Pozwala wam operacje IO, które trwają długo, robić w osobnych wątkach. Największym wrogiem latencji jest głupi kod. Jeszcze głupszy kod. I bardzo głupi kod. Już spokojnie, bo ja mam historię i was puszczę. Bo jestem dumny z tego, co zrobiłem. Częścią naszego systemu, ale posłuchajcie, jak stary człowiek może skopać system. To, że ile macie doświadczenia, nie ma znaczenia. To jest pytanie tylko, jak bardzo jesteście trzeźwi podczas pisania kodu. Część naszego systemu wyglądała tak, że przychodzą te kliki. Nie? I te kliki przychodzą w takiej bardzo prostej formie. Kawałek URL-a Allegro / coś tam, show item / PHP / coś tam. Nie? No i my teraz na podstawie tych rzeczy musieliśmy rozpoznać, czy to jest dodanie do koszyka, czy to jest wyświetlenie oferty, czy to jest wyświetlenie listingu. No i w związku z tym, że ten system rósł wiele lat, to te same rzeczy są dostępne w Allegro pod wieloma URL-ami. Taki urok legacy, nie? Więc napisaliśmy sobie regexpy, które... O, to już, jak słyszycie regexpy, to znaczy, że coś się będzie działo, nie? Napisaliśmy sobie regexpy, około 20 kilku regexpów, które rozpoznają na podstawie URL-a, jaka to jest część Allegro, jaka to jest funkcjonalność. No i teraz musimy rozpoznać. Więc ułożyliśmy te regexpy. Trzymajcie się teraz krzeseł. Ja to zrobiłem. Ułożyliśmy te regexpy w liście, jeden po drugim. I zastosowaliśmy taką technikę, że pierwszy, który zmaczuje, to znaczy, że ta strona to jest to. Nie? Czyli idziemy po regexpach. Pierwszy, który zmaczuje, to albo to jest show item, albo to jest dodaj do koszyka, albo to jest zakup. No, czujecie mięsko, co się tam będzie działo? I teraz misio, ja, stwierdził, że poukładałem te URL-e i system działał bardzo wolno. Potwornie wolno. Myśmy go debugowali ponad 2 tygodnie. I moment, kiedy ja zobaczyłem, co tam się tak naprawdę dzieje, to był taki moment, kiedy powiedziałem, że włamię się wieczorem do Gita i zmienię nazwisko osoby komentującej ten kod. Ponieważ zauważcie, że myśmy robili, musieliśmy przejść po całej liście i pierwszy, który zmaczował, to był ten event, którego żeśmy szukali. Jaka jest najbardziej popularna strona na Allegro? Strona produktu. Gdzie ja wsadziłem regexpa? Dziękujemy. To jest piękne w robieniu performance'u. Szukasz 2 tygodnie, bohaterem stajesz się w 5 minut, nie? Dobra, kończę. To, co wam opowiedziałem, tak naprawdę zostało zaimplementowane w pewnym sensie i w pewnym stopniu w tych dwóch rozwiązaniach, Kafka Streams i Hazelcast Jet. One są bardzo podobne i one się pojawiły kilka miesięcy po tym, jak myśmy na to wpadli. Jeżeli właśnie nie chce wam się pisać od początku takich systemów, a macie takie problemy z taką ilością danych jak to, to te zabawki też to spełniają. Kurczę, tak z 2 godziny to bym wszystko powiedział. Dzięki bardzo.